Dzień dobry, czy możemy zaczynać pomału? Prosimy, prosimy, wchodźcie licznie, tłumnie na spotkanie z Anną Pamułą, które mam przyjemność dzisiaj prowadzić. Poproszę o brawa dla naszej wspaniałej autorki. Dziękuję bardzo. Tak, i w imieniu wydawnictwa Agora oraz tutaj faktycznego Domu Kultury. Bardzo miło jest mi Cię powitać, Aniu. Przyjechałaś do nas z Francji, czy już urzędujesz trochę tutaj w Polsce? Urzęduję 5 dni. 5 dni, no to słuchaj, wspaniale. Na Mokotowie, na Żoliborzu, w różnych miejscach. Czyli w najmodniejszych dzielnicach, to nie bez powodu zapewne. Tam zostawiam skarpetki, żbibułki. A spotykamy się z okazji wydania, no i zastanawiam się, jak powiedzieć, bardzo czułego reportażu. Spodoba Ci się takie określenie? Może być. Czułego reportażu, a także trochę poradnika dla tych, które mamami chcą być i które nie chcą być mamami. Mamy do pogadania Matki Świata o miłości, sile i trudnych wyborach. Ja od razu dodam, że książka jest do kupienia tutaj i po naszym spotkaniu zapraszamy serdecznie. Ania zapewne z wielką przyjemnością podpisze. A ja, proszę Państwa, powiem tak, jestem bardzo poruszona. Jestem mamą 3-letniej Zuzi i może się przedstawię, nazywam się Natalia Hołownia i jest mi bardzo miło, że mogę tutaj, Aniu, Cię poznać przede wszystkim. Bardzo długo zależało mi na tym, gdyż czytałam Twoją świetną książkę Wrzenie. Dziękuję. O współczesnej Francji oraz Twoje reportaże właśnie na temat macierzyństwa publikowane w Wysokich Obcasach. Każdy był fascynujący, no i spodziewałam się, że te opowieści znalezione tutaj będą równie fascynujące. No i nie pomyliłam się. Z jakich krajów tutaj mamy bohaterki? Pamiętasz? No z ponad 90, to długo bym wymieniała. Może z kontynentów. To ze może skąd nie ma. Ze wszystkich kontynentów. Skąd nie ma, to tak od razu zaczniemy, tak? Dobra, to skąd nie ma, najtrudniej było mi znaleźć mamy z krajów arabskich. Nie bez powodu zresztą. Nie bez powodu, bo albo nie chciały być na zdjęciach, bo nie chciały być fotografowane, albo ich mężowie nie zgadzali się na to, żeby mówiły o czymś tak intymnym. Mhm. Więc w zasadzie jest to część wiedzy, w ogóle dotycząca macierzyństwa, to jest część wiedzy, która nie jest zebrana. Ale pierwszy raz właściwie zdarzyło mi się w mojej karierze reporterskiej, że wrzucałam pewne rzeczy w Google. Wiecie, w Google'ach można wszystko znaleźć, tak? Teoretycznie. Teoretycznie. Zaraz jeszcze ChatGPT to już w ogóle. No to z nim też już miałam jakieś tam, też się nie zgodziliśmy. Ale zdarzyło mi się wpisać w Google maternity in Bahrain albo maternity in Kuwait i nie mam na ten temat ani słowa, bo to są rzeczy, które nie są ani dokumentowane, ani zbierane przez nikogo, bo są uznane za nieważne. Kogo to obchodzi? No właśnie, tak jak i macierzyństwo trochę tak traktuje się niekiedy po macoszemu, a jak tutaj mówi jedna z Twoich bohaterek, to jest najtrudniejsza i najważniejsza przygoda, wyprawa naszego życia. To jest takie zdanie, które sobie zapamiętałam, spisywałam zresztą wiele innych zdań, bo rzeczywiście każda z tych rozmów jest niezwykle inspirująca i są też bardzo zaskakujące, niekiedy wzruszające. I jest też bardzo dużo o Tobie w tej książce, co też jest moim zdaniem wartością dodaną. Tematy, które wybrałaś, wybrałaś nieprzypadkowo, no bo książka ma tytuł Mamy do pogadania i rzeczywiście jest tutaj sporo do pogadania, zwłaszcza z facetami, jakby nie bójmy się tego stwierdzenia. I te rzeczy, które szokują i o których ciągle wiemy mało, to tak jak miałyśmy okazję porozmawiać sobie jeszcze przed spotkaniem, na przykład, zacznę tak na grubo, ok? Na przykład temat nacięcia krocza. To jest coś, co czytałam i po prostu ściskałam ręce w piąstki, bo nie byłam w stanie. Ty słuchałaś tych historii. Jaki jest stosunek do tego we Francji, gdzie mieszkasz? Jaki ty masz do tego stosunek? I jeżeli możesz trochę zdradzić, co mówiły ci twoje bohaterki? To jest bardzo skomplikowany temat i paradoksalnie on mi przypomniał, jak pracowałam kilka lat temu nad reportażem o wyrzezaniu kobiet. Mhm. I to są tematy w zasadzie podobne. To znaczy nawet opowiedziała mi o tym położna francuska, która mówiła, że tak, mówi się w Europie, że to takie straszne, że po prostu w niektórych krajach afrykańskich się wyrzeza. No a jej zdaniem, oczywiście jest to zdanie kontrowersyjne i ono było wiele razy traktowane niezbyt poważnie, jeszcze raz. No rzeczywiście, no może w niektórych krajach afrykańskich tnie się na górze, u nas się może tnie na dole. Na dole. No więc ona tak o tym myśli.
No, to jest zdecydowanie temat tabu, bo nawet jak wypowiedziałaś to, ja już jestem do tego przyzwyczajona. Ale to jest coś, co nie zajmuje pierwszych stron gazet. To zajmuje, o tym się mówi w serwisach parentingowych, w gazetach kobiecych, ale nie mówi się w poważnych gazetach. Bo kto się przejmuje bólem kobiet? Nikt. No to jest straszne, co mówisz. Tak? Nawet więc skonfrontowanie się z tym jest bardzo nieprzyjemne. No i my sobie też nie dajemy głosu, żeby o tym mówić. No bo mówimy nie dość, że akurat zaczęłyśmy od nacięcia krocza. Jest to miejsce w naszym ciele, o którym nie chcemy opowiadać, bo się go wstydzimy. Znowu jest kwestia wstydu, tak? No i kwestia tego, że rzeczywiście no, te statystyki dotyczące nacięć krocza właściwie na całym świecie są przerażające. To znaczy według Światowej Organizacji Zdrowia powinno być ich nie więcej niż 10%. A jest zdecydowanie więcej? No w Polsce ponad, w niektórych szpitalach ponad 60 albo 70. Już nie mówiąc o tym, że kobiety nie są pytane o to, tak, to jest, czy to jest taki zabieg może zostać wykonany lub nie. I to się później łączy z tym, że na przykład tracą czucie, przyjemność. Znaczy to, co mną gdzieś tam wstrząsnęło, ja rzeczywiście nie postrzegałam tego równorzędnie, tak jak obrzydzanie kobiet i nacinanie krocza. To jest pierwsza taka wstrząsająca rzecz, że jedna i druga rzecz jest okaleczeniem kobiety. Jest. Więc te historie... Czasem jest ratująca życie i to też trzeba przyznać. Ale tak? Stosunkowo rzadko, jeśli chodzi o te 10% statystyki. 10% rzeczywiście tak, no bo mówi się, bo rozerwie, bo coś tam. No na wszelki wypadek natnijmy. Tak, ja, wiesz, ja nie jestem lekarką, też o tym piszę, ja jestem reporterką. Ja zbierałam opowieści kobiet, zbierałam opowieści położnych, bo najczęściej rozmawiałam z położnymi, no, które mają do tego po prostu inne podejście, tak? Albo zaczyna się dopiero o tym teraz mówić. W niektórych krajach w ogóle się o tym nie mówi. No wiesz, wyobraź sobie, jakbym zapytała o tym mamę z Arabii Saudyjskiej. No. Myślę, wiesz, no, że to byłoby bardzo skomplikowane. Byłoby to bardzo skomplikowane, no. Tak. Wspominasz o położnych, z którymi rozmawiasz. Jedną z nich jest Chantal Birman, czyli bardzo znana położna francuska. Wspaniała. Wspaniała, tak, też kobieta. Waleczna. To zapewne, bo walczyła też o prawa reprodukcyjne kobiet, o czym piszesz. Bardzo często ją cytujesz i wszystkie te statystyki, to co ona mówi, też jest wstrząsające i poruszające, a zarazem sprawiające, że można się poczuć normalną w swoich na przykład nienormalnych doświadczeniach. Ja jestem osobą, która zapadła na bardzo ciężką depresję poporodową i kiedy przeczytałam tutaj, że w czasie pandemii 70% kobiet, które wówczas rodziło, zmierzyły się z tą chorobą, bo to jest choroba, poczułam pewną ulgę, wiesz, i za to jestem wdzięczna twojej książce. Nazwałam ją na początku czułym reportażem. Ona przytula matki i traktuje je z taką czułością, daje im to, czego może nie dostały od teściowej, od swojej matki, od swojego partnera. Ja żałuję, że nie przeczytałam jej wcześniej, no ale nie napisałaś jej wcześniej, więc... Ja żałuję, że jej wcześniej nie napisałam. No właśnie, czyli jak obie jesteśmy Józka, pogrążone... Nie miałam o tym w ogóle pojęcia. Tak, obie jesteśmy pogrążone w żalu w tym momencie, więc powiedzmy o czymś milszym. Ale poczekaj, bo skomentuję to. Proszę, depresję. Tak, depresję, dlatego że ja... To są też liczby, które mnie zaskoczyły, bo rzeczywiście we Francji, w której się to bada, no, pierwszym powodem śmierci młodych matek jest samobójstwo. No to jest w ogóle porażające i szoku, nie miałam pojęcia. Nie miałam pojęcia, naprawdę. Ja też nie. I koło mnie mieszka, znaczy nie, no nie mieszka, pracuje kosmetyczka, która jest z Portugalii, którą też wywiadowałam i urodziła drugie dziecko i zawsze przychodzę koło jej salonu i rozmawiamy. I ona mi powiedziała, wiesz, no urodziłam to drugie dziecko, jestem strasznie smutna w ogóle tu. Fatalnie się czuję, beznadziejnie, ale generalnie okej, damy radę, bo ten portugalski styl jest trochę podobny do polskiego, tak? Czyli żeby zdanie mówiące o tym, że jest źle, koniecznie zakończyć tym, że będzie lepiej i że ona da radę. Ja tak po tym, co napisałam i po tym, co wysłuchałam od innych kobiet, to stwierdziłam, że okej, napiszę do niej SMS-a kolejnego dnia, zapytam się, jak się czuje, czy nie potrzebuje pomocy. I wysłała mi kilka takich SMS-ów. Czyli coś poczułaś, że coś może no, być. No wiesz, przede tak. wszystkim chciałam jej dać znać, że po pierwsze wiem o tym, że tak może być, że może ona potrzebuje pomocy i jeżeli ona potrzebuje pomocy, to może się o nią do mnie zwrócić, bo dla mnie to nie jest temat tabu, ja się nie boję tego, że ona mówi, że jest jej smutno. I ja nie oceniam jej, że ona w tej chwili nie ma ochoty jechać z wózkiem do parku, latać po parku i nie wiadomo co jeszcze robić, bo po prostu jest tak smutna, że nie ma siły na nic. I to jest okej. Okay. I to jest coś, czego ja nie usłyszałam i kiedy poroniłam, i później, kiedy urodziłam Józka. Bo uważam, że to jest coś, czego
nauczyłam się właśnie od położnej Chantal Birmont, bo ona mi to powiedziała, że mało jest matek, które po porodzie słyszą, że coś zrobiły dobrze. Raczej w tą drugą stronę, prawda? Ona mówi o tym, że jak chodzi na spotkania w połogu, z kobietami w połogu, to bardzo dba o to, żeby powiedzieć im, ale pani świetnie nosi dziecko, ale pani super karmi, ale nie wiem, pani super przygotowała łóżeczko dla dziecka. To jest jedna rzecz i to jest strasznie ważne, żeby inna kobieta zwalidowała, czy pozwoliła tej drugiej kobiecie wejść w ten krąg macierzyński, mówiąc jej, kurczę, super. To jest bardzo ważne, co mówisz. Ja naprawdę bardzo staram się teraz, wielu moim przyjaciółkom, tutaj na sali jest kilka z nich, uważam, że każda z nich robi coś wspaniałego, chociaż jesteśmy zupełnie innymi matkami. I pewnie, że czasem sobie myślę, o Jezu, ja bym tak nie zrobiła, masakra. Tak? Ale no, nie tak mówimy się zdarza, tego, wiadomo. Nie, no czasem o tym gadamy, jak już jest jakaś pewna intymność, wymieniamy się, tak? No jeżeli to jest konstruktywna krytyka, okej, ale trochę jest jej trochę za dużo. Tak? No oczywiście, że jest jej za dużo. Fajnie jest powiedzieć, wiesz, kurczę, super to zrobiłaś. No ale właśnie ta twoja książka, ja miałam takie uczucie czytając ją, naprawdę jakbym spotkała tutaj bardzo dużo przyjaciółek, jakby nie mam aż tylu, ile tutaj jest tych państw, tych 90 krajów, jak powiedziałaś. No ty już trochę masz, bo przełamałaś tą granicę intymności z nimi, jednak te kobiety, ponieważ jest to reportaż, zwierzały się tobie, wiem, że niektóre imiona musiałaś zmienić, ale na pewno poznałaś je dosyć blisko. I którą z nich tak, któraś ci, czy z którąś... Tak, zbudujmy teraz takie ładne zdanie. Czy z którąś z nich zawarłaś właśnie taką bliższą relację na dłużej? No, z wieloma z nich. No, pierwszą z nich jest Dorothée, czyli moja przyjaciółka, która była moją pierwszą przewodniczką we Francji. I ona jest współautorką francuskiej wersji tej książki właściwie, chociaż ona jest zupełnie inną książką tak naprawdę. Bo ja pisząc tą książkę po polsku, ponieważ lepiej mi się po polsku pisało jak po francusku niż po francusku, to odkryłam, że jakby te doświadczenia matek, one służą tylko i wyłącznie temu, żeby mówić o tym, co jest dla nas tu i teraz najważniejsze. To znaczy, posługując się doświadczeniem matki z Chile, czy matki z Kamerunu, czy z Chin, możemy zmierzyć się z tymi problemami, które mamy w Polsce, czy ja mam we Francji na przykład, tak? Bo to tylko temu służy, to też temu służy, tak? I Dorothée, którą poznałam zaraz, jak urodziłam Józka i byłam świeżą imigrantką we Francji, nic nie rozumiejącą i samotną. I kiedy ją poznałam, bo byłam bardzo samotna, bo nie dość, że czułam się samotna, bo myślę, że bardzo dużo młodych mam czuje się samotnie, mimo że są otoczone ludźmi. Potwierdzam. O tym mi opowiadały wszystkie mamy i to jest uniwersalne doświadczenie w ogóle macierzyństwa, samotność. No jeszcze właśnie, będąc imigrantką, ciągle słyszałam, moja babcia mówiła, słuchaj, nie, natychmiast musisz z sobą spać, albo musisz z sobą coś tam, albo powinnaś zrobić tak, albo powinnaś przestawić łóżeczko. Powinnaś. Tak. Generalnie jakbym zrobiła i ja w ogóle się nad tym zastanawiałam i myślę sobie, dlaczego tak jest? Bo w Polsce trochę tak jest, nie? Że mamy taką potrzebę doradzania. I myślę sobie, że to też jest związane z tym, że ona dzięki temu podkreślała to, jak dobre było jej macierzyństwo. Tak? Tak. Że chciała mi podkreślić jakby ze względu na swoje kompleksy, bo wszyscy je mamy, pokazać mi, zobacz, ja robiłam tak, wyszłyśmy jakoś na ludzi, jest okej, to czemu ty nie chcesz robić tak samo jak ja? Myślę, że wszystkie tego doświadczamy od swoich matek. No właśnie, a jakbyśmy się pogodziły z tym, że to nasze macierzyństwo nie jest idealne. Bo nie jest też takie, jakie było naszej matki, prawda? To zupełnie jest... jesteśmy tak. Innymi osobami, jesteśmy, ja nie mam drugiego dziecka, ale wiem od moich przyjaciółek, koleżanek, czy kolegów i przyjaciół, że nawet jesteśmy innym rodzicem dla każdego z dzieci. O, to ciekawe. Tak? No tak. Dlatego te wspomnienia później ludzi są inne, bo się wydaje, jakby byli w różnych rodzinach. Bo jesteśmy za każdym razem chyba inną trochę matką, bo się zmieniamy. I to jest ta ambiwalencja, na którą strasznie trzeba sobie pozwolić. Ale to jest coś, co ja oczywiście bardzo późno zrozumiałam, dlatego że bardzo długo czułam się matką fatalną, natomiast udawałam, że jestem matką super, no bo nie mogłam niczego innego powiedzieć. Tak? Natomiast wciąż jest tak, że ja się czuję matką średnią. Oj tam. No tak, ale to jest okej. Okay, to prawda, chodzi, to jest okej. Okay, to jest, okay, to tak. Jest naprawdę okej. Okay. Znaczy, to jest też takie przesłanie tej twojej książki, bo
mówisz w niej, że nie ma tak naprawdę żadnej uniwersalnej prawdy dotyczącej macierzyństwa. Ja się też o tym przekonałam, będąc w ciąży, kiedy wpisywałam sobie w Google, to nie jest dobre, nie polecam, co można jeść, a czego można nie jeść w ciąży. O tym też piszesz bardzo ja też dużo tutaj. Tak. I wpisałam awokado i miałam jedno pod drugim. Należy jeść dużo, zabronione jedzenie awokado. Jasne. Wtedy uznałam, dobra, never again. Ale moim zdaniem najgorsze, wiesz, bo to się wydaje właśnie, to się wydaje błahe. I śmieszne, a to nie jest śmieszne, to ale była wiesz, dlaczego to informacja. Nie jest śmieszne? Ja ci powiem, dlaczego to nie jest śmieszne, bo ja też, ja naprawdę się nad tym pochyliłam i przeczytałam bardzo dużo polskich portali i różnych innych, bo w każdym kraju no, to się po prostu wyklucza, tak? W Japonii mówi się, żeby jej sushi, u nas, że absolutnie nie, nie jest śmierć. W ogóle, ale wiesz, ale to nie jest tylko zabawny temat, bo on się łączy z tym, że jakbyś zjadła to awokado, to byś, aby się coś stało. Znaczy ja bym świrowała miesiąc. Miesiąc bym świrowała po tym awokado, tak jak świrowałam po serze kozim. No. Bo by się okazało, gdybyś miała jakikolwiek problem w ciąży, to byś myślała o tym, o Jezu, to przez to awokado. Przez ten ser kozi, no dokładnie. A nie to przez to awokado, przez to, że ja jestem głupia, że ja nie sprawdziłam, że ja się nie dowiedziałam. I generalnie wszystko jest po prostu moją winą. Tak, ocenianie siebie nieustanne. A gdybyśmy obniżyły sobie trochę poprzeczkę, co uważam, że w Polsce, znaczy to jest jakaś plaga po prostu. Uważanie się za matkę idealną w tym kraju, znaczy okej, ale to jest no, ta poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. No był taki program Perfekcyjna Pani Domu, no to czego się spodziewasz jakby, Aniu? Chcemy być perfekcyjnymi matkami, chcemy być perfekcyjne w pracy. W ogóle ten perfekcjonizm, tak jak mówisz, jest obsesją i jest bardzo szkodliwy, bo wpędza w depresję, niekiedy w anoreksję, niekiedy w bulimię. I ja myślę, że każda z nas potrzebuje tego kręgu tych kobiet i tego zrozumienia i tego, wiesz czego, w zasadzie tego wymieniania się doświadczeniem bez oceniania. I bardzo ci zazdroszczę, że ty doznałaś tego od tylu kobiet, że poznałaś właśnie tyle spojrzeń na macierzyństwo. Ale wiesz, czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy wspierającego nas systemu. Dlatego ten temat jest polityczny. I dlatego mnie wkurza, że nie jest traktowany poważnie. Bo to jest temat polityczny, dlatego że my potrzebujemy wsparcia od systemu. Bo oczywiście możemy sobie robić tutaj kręgi kobiece i gadać i to jest super. Ale to nie wyjdzie i poza pewne ramy, to jest oddolna ramy, tak? Inicjatywa, Polacy i Polki są w tym świetni, naprawdę, ja to bardzo tutaj podziwiam. Ale system jest potrzebny, system, który matkę wspomoże i ojca, rodziców w ogóle, żeby mogli zająć się czymś innym. Albo żeby mogli mieć kolejne dziecko. Tak, bo jesteśmy w punkcie zwrotnym, w Polsce szczególnie, gdzie kobiety no, nie chcą mieć dzieci. No ale 800 plus. No ale jak, no nie wiem, może coś 800 plus zmieni, ale na razie, no wiesz, najwyższe wskaźniki dzietności w Europie ma Francja. No właśnie, i tutaj chciałam znowu nawiązać do Chantal Birmont, to tak pięknie powiedziałaś, tak? Która która najpierw przytacza te statystyki dotyczące śmiertelności kobiet, pierworódek, to się mówi, tak? Tak, że jest to samobójstwo, tak, związane oczywiście z depresją, a 40 lat wcześniej, co to było? To była nieudolnie i nielegalnie przeprowadzona aborcja. No, dokładnie. I wskaźnik śmierci z powodu aborcji niewyobrażalnie spadł po tym, kiedy we Francji stała się ona legalna. No, jak we wszystkich krajach. Tak, tak. To tak a propos tego systemu i tego, że warto byłoby to... Dostać to wsparcie od państwa w każdym aspekcie. Tak, to jest też to, ale nie to tylko są, finansowe, ale wiesz, to są nawet takie drobne rzeczy. To są nawet takie drobne rzeczy, które polegają na tym. Ja nie mówię, że Francja jest idealna, w ogóle nie jest. Ja tam bardzo często nie lubię być, uwielbiam przyjeżdżać do Polski. I nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, jakby, że ja tak, ale systemowo rzeczywiście ta matka ma mniejsze poczucie winy. To wciąż jest tak, że ostatnio przeprowadzone badania w 80% to matki umawiają dzieci do pediatrów. No tak. I ten sam procent je tam zaprowadza kosztem pracy, kosztem nie pójścia na zajęcia sportowe, co się później odbija na ich zdrowiu i tak dalej, tak? Więc to wciąż tak jest. Natomiast chociażby to, że ja na przykład teraz moje dziecko wysyłam na weekend do mojej babci, o Boże, do mojej babci, do mojej mamy, do jego babci, Bo babcia to już jest taka rola społeczna, no tak, prawda? Do jego babci. I mogę to zrobić, wsadzając go do pociągu i płacąc za drobne pieniądze,
za program jest tam animator po prostu w tym pociągu, który się nim przez 3 godziny zajmuje. I nie muszę jeździć w kółko i wozić i nie wiadomo co, po prostu i to jest prawdziwa pomoc, to jest taka konkretna, niby mała, ale ważna, straszna rzecz. Ale to taką niszę znalazłaś, jak tutaj jest ktoś teraz, wiesz, z takim biznesowym zacięciem, to jest bardzo dobry pomysł na biznes. Ale właśnie to chodzi, żeby to nie był biznes, wiesz. Żeby to była norma. O to, tak, ja rozumiem, to chodzi o, nie norma, to chodzi o to, żeby system ci w tym pomagał. Oczywiście, no tak. Nie ma innej możliwości, okej, tylko wiesz, zaraz się okaże, że to właśnie jak to jest biznes, to będzie tylko dla wybranych i tylko dla tych, którzy mają kasę. Jasne. A przecież nie o to chodzi, nie? Tylko czy inna opcja jest możliwa? No miejmy nadzieję, że jest. Miejmy nadzieję, że jest. A co jeszcze powiedz mi w tym, w ogóle ty mieszkasz we Francji 10, ponad 10 lat. No ponad, tak, bo Józek ma 9, więc tak, prawie 11. No dobra, to teraz trochę na tobie się skupimy, nasza droga wspaniała autorko. Jak ty się w tej Francji znalazłaś? Bo się zakochałam. We Francji czy we Francuzie? Nie, we Francuzie. We Francuzo, Angliko, Indianinie. O, proszę. Mój Józiu jest w 1/4 Indianinem. Wow. Plemię Cherokee. No to ja proponuję kolejną książkę na ten temat, bo to jest nawet słuchanie o tym jest fascynujące. No i powiedziałeś, że nie wszystko we Francji ci się podoba. To poza tym, że kupy psie są na chodnikach, to co jeszcze ci się nie podoba? Czy do tego już przywykłaś? Nie, no Paryż jest gęstym miastem. Jest za dużo ludzi, za dużo turystów. Wiesz, 2 miliony ludzi w mieście, 98 milionów turystów. No, to jest trudne, no. W Warszawie jest szeroko, czysto. Bardzo. A jak wyglądają place zabaw w Paryżu? Na placach zabaw nie ma mam. No właśnie. A kto jest? Nianie? No, pewnie. Opiekunki. Z Senegalu, z Afryki, tak. No z Ameryki ja przyznam, Południowej. Tak, ja jak Józek był zupełnie mały, to z nim na te place zabaw chodziłam. Mm-hmm. Przyznam, że ja nie lubię chodzić na place zabaw, chyba że idę tam z koleżanką. To wtedy okej. Okay. I on się bawił, a myśmy sobie tam konwersowały, to super. Natomiast rzeczywiście, no, mamy pracują późno po prostu, bo urlop macierzyński trwa 3 miesiące. I rozmawiałam z mamami, które mówią, że to jest za krótko. Dla nich to było trudne. Rozmawiałam z mamami, które poszły do pracy szybciej nawet niż 3 miesiące. Mm-hmm. I myślę, że no nie zostały poddane tak silnej ocenie, bo czytałam, już nie pamiętam, która z celebrytek polskich, chyba właśnie mówiła o tym, że wróciła na plan czy coś po 3 miesiącach i okazało się, że porzuciła swoje dziecko. Aha, no tak. Więc nawet moim zdaniem w tym słowniku, tak, porzucenia dziecka, znaczy matka, mimo że przecież na przykład, nie wiem, zostawia z ojcem, ale nawet jeżeli matka zostawia z ojcem dziecko, to je porzuca. Pytanie, czy wiesz, bo to też jest tak, ja mam jakby ogromne zrozumienie też dla kobiet, które nie są gotowe pewnych rzeczy odpuścić. Dlatego, że widzę też to, że jak się odpuści macierzyństwo, jak się człowiek bo to jest jakaś specjalizacja, tak? Jak odpuścisz, to no co tak. Ci zostanie? Pół etatu? Słabo płatnego? Wiesz, to jest to, że jakby ja rozumiem, naprawdę bardzo dobrze rozumiem kobiety, które trzymają się tak strasznie tego, bo w tym musiały się wyspecjalizować, bo nie było trochę innego wyboru, tak? Jest taki film francuski teraz, zapewne o nim słyszałaś, on się chyba nazywa Na pełny etat. O, Francuzce oglądałaś, widziałaś? Nie, nie widziałam. Ja właśnie też, kurczę, nie widziałam, ale, no. Ale podobno jest to, proszę Państwa, opowieść o kobiecie, która łączy kilka etatów z wychowaniem kilkorga dzieci. Jest to macierzyństwo samodzielne, staram się nie używać tego słowa samotne, właśnie ze względu na to, że językiem też możemy bardzo łatwo oceniać. I jej droga z domu do pracy, połączenie tych trzech etatów, to się podobno ogląda jak thriller. No tak, także ja lubię ten gatunek, tak. Więc bardzo chciałabym to obejrzeć. No. I jest w tym coś, znaczy po pierwsze super bohaterki, tak, jakimi jesteśmy, to też jest, to tak brzmi trochę popkulturowo, ale ja czasem jak widzę, ile jestem w stanie ogarnąć, już nawet wiesz, nogą gdzieś tam, to się tak czuję. Ale ja się z tym nie zgadzam. Nie czujesz się super bohaterką, nie nosisz peleryny. Nie, znaczy ja się też nie zgadzam z takim podejściem do macierzyństwa. My jesteśmy po prostu ludźmi. Nie jesteśmy superbohaterkami. Ale jak czasem będziemy musimy ogarniać tyle rzeczy. Ale nie musimy, Natalia. Jestem ofiarą systemu, no, patriarchatu. Tak. No tak, jakby to no nie tak, jest tak, jestem. Wiesz, jakby no po prostu to jest o chcemy, tym odpuszczaniu. Ale właśnie chcemy, tak? Znaczy, bo moim zdaniem to trochę idzie dwutorowo. Raz, że chcemy,
To znaczy, bo właśnie, bo to jest ta specjalizacja, jesteśmy w tym dobre, robimy to dobrze, ale też nie ogarniamy. Nie chcemy zostawić kariery, nie chcemy zostawić samorozwoju, tak? Nie chcemy być tylko matkami. Niektóre z nas. No tak, ale widzisz, mówisz super bohaterki. Ja to już wiele razy słyszałam. Mhm. I był taki cały cykl reklam. The mother, the superhero. Mhm. Najtrudniejszy zawód świata. Coś tam, coś tam, coś tam. No, ale my jesteśmy ludźmi. Przede wszystkim. No tak. W związku z tym mamy prawo być, bo wiesz, na czym polega superbohater? Superbohater polega na tym, że nie jest nigdy zmęczony, ma jakiś napój, który mu pozwala na supermoce. No kawa podobno. No wiesz, no właśnie, no ale my nie mamy tego, tak naprawdę. A ja akurat wolę się przyjrzeć tak naprawdę, a później się zastanawiać, co z tym zrobić. No wiem, tak? No uczłowieczasz. Ja po prostu chciałam dodać matkom siłę w tym codziennym znoju, bo nie każda matka ma takiego fajnego partnera jak ty. Opisałaś... Ale mój partner jest połowy czasu nieobecny. Ale przy... A jest fajny, uwielbiam go, kocham bardzo. Porodzie, który trwał 3 doby, no był z tobą cały czas. To prawda. I to... 3 doby. No trwał 3 doby. 3 doby. 3. Od poniedziałku do czwartku. No. Jezus, tam usłyszałam, Maria? Tak? No. Jezus i Maria. Ja też sobie tak pomyślałam. Ale ja się bałam porodu naturalnego i ostatecznie tak wyszło, że miałam cesarkę, więc ja rodziłam 30 minut, halo. Także twoje 3 godziny tym bardziej są dla mnie. 3 doby. No. Dziękuję, 3 doby, ale 3 godziny też są imponujące, natomiast 3 doby to już w ogóle. Ale ty piszesz o tym fantastycznie, jakby to było jakieś, no że girlandy miałaś rozwieszone. Kochana, girlandy, to w ogóle kto by pomyślał o czymś takim, wiesz, oby nie bolało. I bardzo mi się podobało, bo wspomniałyśmy o tej supermocy, w którą mówisz, znaczy uczłowieczasz matki. I to jest, myślę, bardzo dobre, ale z drugiej strony powiedziałaś, że twój mąż w pewnym momencie skrył się w kącie i myślałeś, że dlatego, że go to przerosło jednak. A on powiedział, że usunął się na bok, bo ta wasza siła, twoja, położnych, pielęgniarek, no sprawiła, że pomyślał sobie, wow, ja tu jestem jakimś małym robaczkiem, dziewczyny, rządzicie. To jest urocze, to bardzo mnie wzruszyło. No tak, bo z jednej strony rzeczywiście można powiedzieć, że nie ma superbohaterstwa, tak? Bo to chodzi o uczłowieczanie. Mhm. Natomiast rzeczywiście myślę, że też mało z nas dostrzega w tym momencie swoją ogromną moc, czy siłę, czy jakkolwiek to nazwiemy, nie? Że to jest jedna też z położnych, powiedziałam, mówi, wiesz, czasem przychodzą kobiety tutaj na porodówki, i właśnie tak się już nie mogą doczekać tego, aż urodzą. Że to jest taki, ale to jest graniczny moment bardzo, nie? Tak, no to niewątpliwie. I akurat jeśli chodzi o mojego męża, to rzeczywiście fakt, że on był obecny, że przeżyliśmy to razem, że trwał przy mnie, jak teraz czasem się kłócimy, to rzeczywiście to jest moment, do którego często wracam. Jako moment takiego bardzo bycia razem i takiego wspierania się, no... chyba pewnie w jednej z najważniejszych chwil naszego życia, tak? Ale jeszcze a propos matka też człowiek, bo wydaje mi się, że matka też człowiek może funkcjonować tylko wtedy i tego nauczyło mnie moje dziecko, bo ostatnio myślę, że można tak powiedzieć, że ja uczę się teraz stawiania granic, ale też szanowania granic innych ludzi i w związku z tym mojego dziecka, bo kąpał się w wannie, wparowałam do niego, do łazienki, powiedziałam, Józek, tu szampon, tak, tu to mydło, takie mydło, myjka, tu masz ręcznik. Wydawałam polecenia. A Józek powiedział, mamo, wyjdź natychmiast z tej łazienki, dziecko też człowiek. Ty mówisz cały czas, matka też człowiek, dziecko też człowiek. Ja jestem człowiekiem, więc szanuj moje granice. I on ma rację. To znaczy uważam, że w tym właśnie równaniu matka też człowiek, dziecko też człowiek, znaczy to jest ze sobą powiązane. Bo dzięki temu dajemy sobie wzajemny szacunek, tak? Tak, szacunek, empatia to też, no to łączy też wszystkie te bohaterki, które tutaj zebrałaś z przeróżnych kultur, z przeróżnymi doświadczeniami, ale ja jeszcze chcę o mężczyznach, jeśli pozwolisz. Tak. Bo zapytałam cię o te place zabaw francuskie nie bez powodu, gdyż jak wspomniałam, jestem mamą 3-latki i dopiero się przyglądam, bo to jest, wiesz, to jest jakiś rodzaj sekty, te place zabaw. To jest w ogóle inna przestrzeń. Ona jest nieznana osobom, które nie mają dzieci. A te, które mają, muszą, wiesz, tam przejść wszystkie stopnie wtajemniczenia. I tam jest coraz więcej ojców. Zaangażowanych ojców. Takich ojców, które moje pokolenie, no ja się zbliżam do 40, raczej nie pamięta. Przynajmniej no, z doświadczenia moich i moich znajomych. I
piszesz bardzo dużo o tym wspierającym partnerze, czy też partnerce, bo akurat no we Francji to jest powszechniejsze niż w Polsce, przynajmniej na pierwszy rzut oka. I ta opowieść o twoim mężu, o waszym stawaniu się rodzicami, rodziną. I tam pada jeszcze takie zdanie, nie pamiętam, czy ty przytaczysz którąś z bohaterek, że matka tworzy dziecko, ale dziecko tworzy ojca. I to było takie fajne. Tak, tak mówiła o tym położna, ale teraz jak mówisz o tym stawaniu się ojcem i o partnerstwie, to przypomniała mi się taka sytuacja, nie wiem, chyba jej nie opisuję w książce. Jak ja rodziłam, to obok mnie rodziły właśnie dwie mamy. Opisujesz to w książce, tak. No, dziękuję. Dlatego nawiązałam były... właśnie do, okay. tych, do tych dwóch. I rodziły matek. Dwie mamy. I mój mąż, który właśnie tutaj mówimy o sile czy braku siły, on chyba jednak potrzebował trochę sobie tej siły dodać, bo jak zaczął rozmawiać z jedną z tych mam, tej, tą, która nie rodziła, i mówi do niej właśnie, ja tu takie doświadczenie. No i ona mówi, ale co, czym ty się zajmujesz? I on tak mówi, jestem reporterem wojennym. On pracuje w reklamie też. Więc... I tak mówi, wiesz, ja nie mam pojęcia skąd to wyszło, że ja jestem reporterem wojennym, ale miał ochotę powiedzieć, że jest reporterem wojennym. Czyli on nie jest reporterem wojennym. Nie jest. Oczywiście nie jest. Nie jest. A ona do niego mówi, ty ja też. A w jakiej agencji pracujesz? No i czemu nie opisałeś tej anegdoty? No właśnie, nie, właśnie. Bardzo, bardzo, no, bardzo warto tak. opisania. Ale jeśli jeszcze chodzi o porodówkę, to słuchajcie, Ania pisze o kobiecie, która nie wydała z siebie żadnego dźwięku. Aż do ostatniej sekundy, kiedy już, rodzenia. Tak, tak, kiedy już położna nacisna jej brzuch. Coś, co już podobno jest niedozwolone. W tak? większości krajów. Tak, tak, tak. I wtedy wydała z siebie taki krzyk tłumiony przez wiele godzin porodu. To jest opowieść o Mariamie, która jest jedną z kobiet, która stała mi się bliska rzeczywiście dzięki tej książce, bo o to pytałaś na początku. Tak, tak. Mariama pochodzi z Gwinei, jest psycholożką, ma trójkę dzieci. I każdy z tych dzieci rodziło się w innej tonacji, tak bym mogła powiedzieć. Bo ona rzeczywiście pochodzi z takiego plemienia, w którym nie powinno się, czy zakazane jest, czy wstydem jest wydanie dźwięku podczas rodzenia. I w ogóle okazywanie chyba takich emocji, prawda? No z naszego punktu widzenia, tak? To znaczy te emocje... Radości, to znaczy tą emocją, która jest najważniejsza, to jest zachowanie takiej przyzwoitości, a przyzwoitością jest nie pokazywanie tego, że się cierpi. Okej. I ona rzeczywiście w trakcie pierwszego porodu... Gdyby wydała z siebie jakikolwiek dźwięk, to przyniosłaby wstyd całej rodzinie. I ona to bardzo przeżyła, to znaczy to było dla niej strasznie trudne, ale dowiedziała się, że to było strasznie trudne, tak jak ja dowiedziałam się wielu rzeczy, które były dla mnie trudne, których nie umiałam opisać w ogóle w ten sposób. I ona się o tym dopiero dowiedziała, przyjechawszy do Europy, bo stwierdziła, że nie, to jednak ja bym chciała inaczej. No stała się oczywiście psycholożką i tak dalej, więc... No trzecie dziecko zapisałaś na kurs wokalizacji. I tak się darła. Ale wiesz, ja też z ciekawości weszłam w internet i zaczęłam też rozmawiać z kobietami w Polsce. W Polsce to też jest temat. Wiele lat mówiono, że kobieta krzycząca przynosi pecha, albo że nie powinnaś tak drzeć. Że krzyczy za bardzo. Że krzyczy za bardzo, tak? Przeszkadza innym. Więc wiesz, to jest bardzo symboliczne właśnie to wydawanie z siebie głosu, tak? Mhm. Mówienie o tym, że my cierpimy, że nie jest nam dobrze, że albo właśnie jest nam super i chcemy z siebie wydać dźwięk, bo jesteśmy w takiej ekscytacji na przykład, nie? To też może być z tym związane właśnie. Mhm. Jeszcze jest jedna fascynująca rzecz, o której się dowiedziałam, o której nie miałam pojęcia, o której się dowiedziałam z twojej książki. To jest istnienie sanatoriów połogowych, tak? Że, no marzenie, nie? No kurde. W ogóle proszę państwa, nie wybrałabyś się? Miesiąc w sanatorium, kiedy tylko karmisz dziecko, oglądasz seriale, dają ci jeść, robią ci paznokcie. No halo, no to jest Korea Południowa, tak? I wow. No tak, to są sanatoria nie umiem tego wypowiedzieć. Ale rzeczywiście no, są to płatne i to dużo płatne. I to dużo płatne, i dużo, tak. dużo płatne. To jest kilka tysięcy dolarów za taki miesiąc pobytów. Bardzo luksusowe miejsce. Ale warto. I rzeczywiście decyduje się na to dużo kobiet i składa się na to cała rodzina, bo to też jest fajne. I wtedy kobieta przez cały miesiąc, nie dość, że no, może to dziecko oddać, w sensie, że je tylko karmi, jeżeli karmi, i oddaje je do opieki, a dostaje posiłki, masaże, no w ogóle ta opieka taka w połogu jest bardzo ważna w wielu krajach. Wydaje mi się, że teraz w Polsce chyba ten temat połogu wraca.
Mówi się częściej, tak? Mówi się częściej o tym. Natomiast, w ogóle się mówi o tym, długo się o tym zupełnie nie mówiło. No właśnie. A w wielu krajach rzeczywiście połóg, no te 40 dni, tak? Te 40 symbolicznych dni, kiedy kobieta odpoczywa. Kiedy odpoczywa, bo ma, bo właśnie, bo to jest też to, wiesz, że myśli się o kobiecie. Nie tylko o dziecku, bo pamiętam, jak której z moich koleżanek zapytałam właśnie, czy w Polsce, jak się idzie do młodej mamy, to komu się prezent przynosi? Dziecku. No właśnie. No tak. Znaczy to fajnie, nie? No dla dziecka. No. Ale no, w wielu krajach przynosi się mamie albo po prostu się nią opiekuje. Tak, ja zawiesiłam się na chwilę, bo mówimy o tym, znaczy ja sama powiedziałam, że zaczyna się mówić o połogu, bo ja, jak urodziłam moje dziecko 3 lata temu, nie miałam pojęcia, czym jest połóg. Ja nie miałam pojęcia, co się dzieje z moim ciałem. Mi nikt też niczego nie powiedział. I tak jak powiedziałaś, to doświadczenie samotności w macierzyństwie było dojmujące wówczas. I taka ta niewiedza, co się dzieje, ile to będzie trwało, więc myślę, że w ciągu naprawdę ostatnich kilku lat to się zmieniło i zmienia. I niech to się zmienia również dzięki twojej książce, bo ty cały tutaj, całą sekcję poświęcasz właśnie tej kwestii, bardzo ważnej kwestii, kiedy to kobieta potrzebuje tego zaopiekowania się nią. No ja też się trochę zawiesiłam, to znaczy w takim myśleniu, bo przypomniałam sama, sama sobie ten czas, który jest taki bardzo trudny, nieopisany. Tak, tak. No i nieopisany, niepokazany w serialu, w filmach, jakby to nie jest coś, nie. Tak? Jakby... Nie jest sexy, o tym nie mówimy dużo, tak? No, więc a szkoda, nie? Że nie dzielimy się no tą prawdą po prostu, tym, co na... Albo nawet nie mówimy po prostu. Znaczy, wiesz, myślę, że dzielimy się. Ja też współprowadzę podcast Tak Mamy, gdzie zaczynamy się tym dzielić. Ty napisałaś tą fantastyczną książkę, ten reportaż no, z całego świata, głosy kobiet też na temat połogu. Ale tutaj wracamy do tego, co powiedziałaś na samym początku, że to nie jest temat, który pojawia się na pierwszych stronach portali informacyjnych, tak? Który trafia na te tak zwane jedynki. I stąd też to poczucie samotności. My musimy grzebać w tym Google, dochodzić, wiesz, do piątej strony Google'a, i dowiadywać się na przykład, ile będę krwawić w połogu. Bo ja nie miałam pojęcia, jak mi w ogóle powiedziała moja przyjaciółka, ale kupiłaś te podkłady, jakie podkłady? Co to są podkłady? Ja nie wiedziałam, że w ogóle są jakieś podkłady potrzebne po to, żeby... No właśnie, ale to tylko jakby jest dowód na to, że macierzyństwo jest specjalizacją. Tak. Tak? Że można by, nie wiem, studia takie zrobić, na przykład 5-letnie. Nie, można by z tego jakieś prace doktorskie pisać, a nawet... Wiem to, bo jak robiłam wywiady z Tatianą Taksewą dla Wysokich Obcasów, która jest specjalistką od macierzyństwa na wojnie. Ja też o tym piszę. I ona właśnie mówiła, że jest jedną z niewielu naukowczyń na świecie, które się tym zajmują. Bo wśród naukowców to też jest temat traktowany po macoszemu, nomen omen. Ale że tabu też trochę? Wiesz co, nie, to nie jest... Znaczy tabu myślę, że tak. Myślę, że to jest część języka tego, języka może? Nieważne. Znaczy, bo ja to tabu, to mówię specjalnie, żeby tutaj nawiązać do no twojego dobrze, projektu. Nawiążmy, tak? Gdzie jest Marta Frej? Tu. Cześć Marto. Chciałam dodać, że jest z nami artystka Marta Frej, która razem z Anią Pamułą, jak to nazwać dziewczyny, kolektyw? Bo przyjaźń, co? Przyjaźń określiły pięknym słowem tabu babki i przełamują tabu takie zwłaszcza językowe dotyczące kobiecego ciała. Kobiecości w ogóle. I też te tematy są powiązane, bo rzeczywiście jak z Martą publikujemy, czy posty, czy filmy, czy cokolwiek, teraz rolki będziemy kręcić, Marta, nie? A to nie jest łatwe. To jest, no. Znaczy, to jest dla mnie bardzo trudne, także powodzenia. No więc w każdym razie, jak rzeczywiście zbieramy informacje, no bo my dokumentujemy kobiece doświadczenie. Tak? Ja zbieram informacje, piszę, Marta rysuje. To jest zbieranie kobiecego doświadczenia, chociaż bardzo też, no właśnie, tak, bo, ale też nam bardzo zależy na męskich głosach, jest ich coraz więcej. Wszystkich płci. Dziękuję, to prawda. I te tematy takie okołoporodowe, czy przemocy ginekologicznej, one wywołują bardzo wiele emocji. Jak napisałyśmy post na temat tak zwanej rozklapiochy, czy szwu dla męża, no to dostałyśmy bardzo dużo e-maili i komentarzy i no, naprawdę to było coś, co kobiety poruszało, to jest coś, co jest niewypowiedziane i coś, co wreszcie można z siebie wyrzucić, jeżeli się chce oczywiście, bo to też trzeba na to uważać,
To nie jest tak, że nagle wszyscy muszą wszystkim gadać. Dlatego, że są osoby, które tego nie potrzebują i to też jest okej. Okay. Ale to jest trochę tak jak ta kobieta, twoja znajoma, która nie krzyczała w trakcie porodu do tego ostatniego momentu, kiedy wyrzuciła z siebie to wszystko. My potrzebujemy o tym rozmawiać. Zobacz, jak poruszyłyśmy temat połogu, obie się zawiesiłyśmy, tak? Bo jest to dla nas tak, no tak. Emocjonalne, trudne, smutne doświadczenie. Smutne. Również dlatego, że doznałyśmy wtedy tej samotności. A skoro już o smutku wspominamy, to powiem ci, że ja się tutaj popłakałam. Raz, czytając twoją książkę, kiedy piszesz o takim temacie, który teraz chyba dla nas wszystkich jest ważny, o wojnie, o uchodźcach wojennych. Kiedy opisałaś historię kobiety, która, popraw mnie, jeżeli się mylę, zdaje się, że była to uchodźczyni z Syrii, która nie była w stanie kontrolować sytuacji w swoim kraju, nie była w stanie kontrolować tego, co się wydarzy, co się dzieje, tych warunków, ale była w stanie przejąć kontrolę nad narracją, jaką przekazywała swoim dzieciom. I ja się zaraz popłaczę, ale to będzie dobra reklama książki, mam nadzieję. I ona tworzyła opowieść, opowiadała swoim dzieciom baśnie. Każdego dnia podróżując z dzieci, uciekając z wojny. Tak. Dosłownie od bomb, tak, pośród bomb. Zawieszała tą historię każdego dnia w takim momencie, że te dzieciaki rano nie zwracały uwagi już na te bomby, na te gruzy, na te trudy, tej potworne trudy tej podróży, tylko czekały na to, co dalej, mama, co dalej, co dalej, co dalej. I jak już osiedli we Francji, tak, to dzieci nie miały nawet PTSD, tak, czyli tego zespołu stresu pourazowego, a mama ona miała i powiedziała u lekarki, już pani zrobi coś, tak, bo ja już nie mogę opowiadać. Już więcej nie mam siły opowiadać. I to jest tak cudowna historia i to właśnie świadczy o tej sile trochę superbohaterskiej jednak, Aniu. Będę się trzymała tego słowa, bo to jest dla mnie coś niewyobrażalnego i to jest szalenie inspirujące. Tak, ale wydaje mi się, że okej, jasne, natomiast tutaj wiesz, nie trzeba też zapomnieć o tym, że ona się później załamała. No to jest właśnie takie ludzkie. Że to jest jedno z drugim, że to jedno z drugim jest powiązane. To znaczy ona miała siłę, ale ona, wiesz, no wyczerpała baterię. Oczywiście. Po prostu, nie? I to jest niezwykłe. Ja jestem też przekonana, że to mógłby zrobić ojciec. Tak, ja też. Tak? Albo inny opiekun dziecka, bo to też możemy tutaj wychodzić poza macierzyństwo czy tacierzyństwo. No tak, bo ta miłość też, jak mówisz, jest uniwersalna, prawda? Dokładnie. No ale chociaż też rodzicielstwa można żałować. I też piszesz to w swojej książce. No, według statystyk takich osób żałujących, bo to zależy, czym określimy, czym w ogóle jest żal, żałowanie. Mhm. Tutaj ja opisuję takie badania Orny Donat, to jest izraelska badaczka, która pierwszy raz podjęła taki temat i okazało się, że zarówno w Izraelu, a potem w Niemczech, gdzie zostały zrobione te badania, w Polsce w zeszłym roku, że no, rodzicielstwa żałuje, ale żałuje to znaczy, że gdybym mogła zrobić krok w tył, to nie chciałbym mieć dziecka. Tak, to jest bardzo ważne właśnie, żeby to wyjaśnić. 15%. To nie znaczy, że nie kocham mojego dziecka, tak? Tylko że drugi raz nie podjęłabym takiej decyzji. I zapytałaś, co jest tym żalem. To jest chyba żal za tym tą wolnością, tą sprawczością utraconą, no bo całe życie się zmienia, tak? No tak, a z drugiej strony, jak rozmawiałam z kobietami na przykład, które podjęły decyzję nieposiadania dzieci, tak, bo to też jest wielki temat teraz, cały child free movement, tak? No to jest też decyzja coraz częściej. Tak, no właśnie, w ogóle to postrzegamy w kategoriach decyzji, że macierzyństwo może być decyzją, tak? I nie macierzyństwo może być decyzją. Dokładnie. I... No ja mam z tym, myślę sobie, że tak, po pierwsze rzeczywiście statystyki, które mnie najbardziej poruszyły, to znaczy zmieniły mój punkt widzenia na wiele rzeczy, dotyczyły tego, ile kobiet na świecie, ich ciąża była nieplanowana. To nie znaczy, że to dziecko jest niechciane. Uwaga, to tego nie można mylić, nie? Ale że ich ciąża była nieplanowana, no prawie połowa. Tak, tak, też pamiętam, że to wywołało we mnie takie ho-ho. To są najnowsze badania z zeszłego roku. Takie badania nigdy wcześniej nie były robione, bo nikt na to nie wpadł, że można w ogóle zadać takie pytanie kobiecie. Nie? Więc to jest bardzo ciekawe. No, z tej prawie połowy 20% kobiet mówi o tym, że nie potrafiło odmówić seksu partnerowi.
nie miało dostępu do tabletek. No i teraz jesteśmy zdecydowanie w punkcie zwrotnym, gdzie w krajach rozwijających się kobiety mogą nie mieć. Jest dostęp do tabletek antykoncepcyjnych, do środków. No i kobiety po prostu mają mniej dzieci. Więc nie wiem, bardzo jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy. Ja też. Nie? Ja też jestem bardzo ciekawa. No, natomiast wydaje mi się, że to jest jeszcze jedna rzecz i ona też jest i polityczna, i ekonomiczna, i społeczna. To znaczy bycie matką, ja tutaj cytuję jedną z takich aktywistek społecznych, bycie matką to jakby myśleć jak matka może każdy, bo myślenie jak matka to jest rozumienie potrzeb świata. Mhm. To jest rozumienie, że zajmowanie się drugim człowiekiem może być czymś pięknym, może być pięknym doświadczeniem. I to jest moim zdaniem cała ta nasza wiedza i cała ta nasza siła, jeżeli już o tym mówimy, ona leży w tym. I myślę, że fajnie by było, żeby ona była troszkę inaczej rozłożona. To znaczy? Żeby na przykład chłopcy, bo myślę sobie, mam dziecko, które ma 9 lat, jak byłam na debacie na Igrzyskach Wolności z Anią Dziewit, która też tutaj jest obecną mamą. Witamy. Też. I rozmawiałyśmy, nie wiem czy pamiętasz, Aniu, właśnie na temat tej opieki, tak? Ja pomyślałam sobie wtedy, że bardzo mi zależy na tym, żeby moje dziecko, mój syn, miał możliwość doświadczenia opieki nad drugim człowiekiem. Mhm. Mimo, że jemu się to spodoba. Że to jest coś, co my umiemy robić, wiele kobiet umie się opiekować drugim człowiekiem. Jest w tym ogromna wartość i tak w ogóle można by postrzegać świat. I to jest to, co mówisz o tej syryjskiej matce. Tak, tak. Tak? Mhm. Ona się opiekuje, ona jakby daje z siebie wszystko, żeby zająć się drugim człowiekiem, no bo na tym w ogóle polega macierzyństwo, tak? I to jest to, co, wiesz, są badania, które pokazują, ludzie, którzy mają dzieci, wcale nie są bardziej szczęśliwi. Ludzie bez dzieci są bardziej szczęśliwi. No mają więcej czasu, więcej śpią. Ale to nie dlatego, człowiek wyspany jest szczęśliwy. Chyba. To też, myślę, że na pewno. Natomiast to, czego ja jakby najwięcej się nauczyłam jako matka, to jest człowieczeństwo. To jest właśnie to, że istotą człowieczeństwa nie jest bycie szczęśliwym. No nie, to istotą człowieczeństwa. To może kontrowersyjnie brzmi, ale to jest prawda. No ja nie wiem, dla mnie to nie brzmi kontrowersyjnie, w tym sensie, że ja moim celem w życiu nie jest szukanie szczęścia. No ale jednak, nie? Jak otworzysz jakąkolwiek gazetę, media społecznościowe, no to o to chodzi, tak? Bądź szczęśliwa. No tak. No, to ja mówię mojemu dziecku, że może być i szczęśliwe, i smutne, ja jestem dla niego zawsze. Mhm. Zawsze, bo na tym to polega. A wiesz co, to teraz chciałam, znaczy inaczej, do opieki czasem zmuszamy, tylko mam tutaj oczywiście na myśli opiekę nie w takim sensie pięknym, o jakim opowiedziałaś ty i właśnie takim uczłowieczającym i właśnie tworzącym matkę, tylko do takiej codziennej opieki, do znoju. Zmuszamy dziadków, zwłaszcza w Polsce. Ja sama, w ogóle proszę uważam, Państwa, że to robię. Babciów. Nie dziadków, babciów. Babciów, to nie? Prawda, to takie feministyczne. No, tak, babciów. Dziadków. Ale rzeczywiście, nie pomyślałam o tym, tak. Bardzo ładne słowo, takie fajne. Jak dorodziłam dziecko, oczekiwałam, że moja mama zupełnie naturalnie będzie się nim zajmować wtedy, kiedy ja chcę, tak jak ja chcę i w ogóle jak to nie, że możesz nie mieć czasu, przecież jesteś babcią. I tutaj, znaczy wydaje mi się, A że czy miałaś w Polsce... takie same wymagania wobec swojego taty? Nie. Nie, i to też jest bardzo znaczące, nie sądzisz? No. Tak. Ale na przykład mam takie wymagania totalnie wobec mojego męża, tak? Jakby to nie jest, że on mi pomaga, tylko razem wychowujemy, o tym też piszesz, o tym, o rodzicielstwie, mhm. Tak? A nie już na zasadzie, żeby mąż mi pomógł, tylko wychowujemy no razem. No tak, ale my też musimy odpuścić trochę, wiesz, żeby tak. Ten facet miał trochę więcej miejsca. I dlatego mówisz też, że nie mówiłaś, że jesteśmy w ciąży, nie. Bo to byłaby nieprawda. Byliśmy ale już jesteśmy, nie byliście razem w ciąży. Jeszcze to się może zmienić przy obecnym rozwoju nauki, ale jeszcze wtedy nie. Natomiast do czego zmierzam? Myślę, że tutaj jest taka kontrowersyjna rzecz, zwłaszcza w naszym kraju ona może wydać się kontrowersyjna, o wynagrodzeniu finansowym dla babci bądź dziadka za opiekę nad dzieckiem. I to jest chyba norma już na przykład we Francji. Wiesz co, nie wiem, czy to jest norma, nie znam takich statystyk, ale... To nie, ale to nie budzi jakiegoś zdziwienia wielkiego. Wiesz co, no nie, znaczy przede wszystkim na pewno babcie we Francji, przynajmniej te czy dziadkowie, są bardziej asertywne mówiąc, nie mam czasu, nie zajmę się, nie zrobię, tak? Jakby ostatnio robiłam wywiad z Elisabeth Badinter, to jest taka francuska aktywistka, feministka, kontrowersyjna bardzo, która w latach 70. jako pierwsza mówiła właściwie to, znaczy...
no, mówiła o tym właśnie, że matka to człowiek i ona jest matką średnią, a teraz mówi, że babcią jest fatalną, ale uwielbia pisać książki. I co ma zrobić? Tak? No dziećmi zajmuje się czasem. Wiesz, no i jakby ja mam na to zgodę, że tak też jest. Nie, ja teraz też, nie? Tak. Ale to po zderzeniu jakby rzeczywistości i oczekiwań. I tak sobie w ogóle myślę, że to wynagrodzenie jest bardzo fair. Znaczy wiesz, no we Francji to się rzeczywiście łączy z tym, że wynagrodzenie powoduje, że taka kobieta ma po prostu dokładkę do emerytury. Mhm. Tak? Więc no jakby ten rynek pracy też się powiększa, tak? Bo ona może gdzie indziej by nie znalazła pracy. Ale to są, nie wiem, no myślę, że to się w sumie rzadko zdarza. To znaczy, no Francuzki chętnie oddają dzieci i do żłobków, i do mini żłobków, no a przedszkole w ogóle, które się nazywa szkołą, jest od trzeciego roku już obowiązkowe. To też, ale wiesz, to dla mnie od było od trzeciego też... roku jest obowiązkowe, tak? Okej. Okay. Wiesz, to też dla mnie było, jak pamiętam na początku właśnie trzeba było płacić rodzinie za zajmowanie się dziećmi, no do tej pory jest to dla mnie dziwne, tak? Ja lubię to w Polsce, że można sobie podrzucić, że można przyjechać, zrobić. Chociaż ale może to jest moja fantazja. No właśnie. Może to jest moja fantazja, bo jestem poza Polską. Może tak? Ci babciowie wcale nie są tacy zadowoleni do końca, wiesz? No myślę, że na pewno tak jest, tylko to jest znowu dawanie głosu, nie? Jakby czy babcie pozwalają sobie na to, żeby powiedzieć, że nie mam ochoty tego zrobić. Wiesz, to się bardzo łączy z macierzyństwem. To prawda. Tak, jednak właśnie z tym, że to jest ta taka idealna babcia. Z drugiej strony też mi jest bardzo ciężko o tym mówić, bo ja miałam bardzo bliski kontakt z moją babcią. I bardzo się cieszę, że ona mi dała tyle ciepła, tyle miłości, że ze mną spała, że mi grzała nogi, jak były lodowate, że mi robiła kanapeczki. I wiesz, ja to wciąż robię, tak? Oczywiście strasznie walczę ze sobą, jak mnie Józek o 22 prosi, mamusiu, proszę cię, zrób mi kanapeczki, bo ty jesteś taką polską mamą, wiesz, i ona robi kanapeczki. I to kanapeczki nie z konikami polnymi. Nie, no nie. I nie ze świerszczem też. No nie. No, tak, ale twoje dziecko moment, próbowało tak, jednego koniki, i drugiego. Koniki, tak, rzeczywiście. Jak smakują? Próbowało. No dobra, bardzo mu smakowały, tak. Świerszcze super. Bardzo, meksykańskie świerszcze, tak. I wciąż można iść świerszcze, jakbym pisała w Google. Ciekawe, jak zobaczymy. Można, nie można, tak. No właśnie. Fantastyczny jest rozdział o tym, o karmieniu dzieci i o tym, czy powinny jeść mięso, czy nie. Oraz oj, to gorący temat, tak, strasznie widzę w tym kraju, myślę, po prostu tak zwłaszcza, znaczy myślę, że i we Francji chyba też, czy nie? Wiesz co, trochę mniej. We tak? Francji rzeczywiście powiedzenie, że nie chcę karmić, no jest okej, okay, tak? Nie jest w żaden sposób przekonujące. Ale wiesz, co mnie zaskoczyło? Że prawie wszystkie mamy, z którymi rozmawiałam, mówiły, no w naszym kraju wszyscy karmią. Piersią, ja, w sensie. Tak, piersią. A później patrzę na statystyki i się okazuje, że w szóstym miesiącu to karmi 6% kobiet. Tak, widziałam to. No jaja. Znaczy ja byłam w tych 6%, ale to naprawdę... Ja no, też, myślałam, no, ale że, wiesz, mogłam być 60. Wybór, nie? Myślałam, że będzie 60%. No nie, no w Polsce większość mam karmi, wiesz, no jesteśmy w bańce, przyznajmy to, tak? Presja jest ogromna. No tak, ale jakbyśmy popatrzyły jednak na statystyki, to większość mam w Polsce karmi butelką, taka jest prawda. Tak, tak. I jakby wiesz, no moja siostra jest konsultantką laktacyjną w Los Angeles, świetną, polecam, jakby ktoś potrzebował. I Karola mówiła mi o tym wielokrotnie, rozmawiałyśmy, byłam z nią nawet w klinice, bo teraz założyła klinikę, byłam, słyszałam, z czym przychodzą kobiety, to w ogóle karmienie piersią jest strasznie skomplikowane i super, że są osoby, które super, umieją to objaśnić. Super, że to napisałaś, nie? Bo napisałaś takie zdanie, że to nie jest umiejętność, z którą się rodzimy, tylko właśnie to jest przede wszystkim umiejętność, a nie nasza cecha wrodzona, czyli coś, czego musimy się nauczyć, czego też mi nikt nie powiedział oczywiście. No, mi więc, też nie. No. Ale Karola mówi właśnie o tym, jak może Światowa Organizacja Zdrowia mówić nam, że po prostu koniecznie trzeba karmić 2 lata, tak. Kiedy na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma urlopu macierzyńskiego. I Karoli praca często polega na tym, że ona wymyśla, jak mama może ściągnąć pokarm, jadąc do pracy w korkach. Samochodem, tak. To jest fascynujące. No, ale kurczę, w amerykańskich coś jest nie serialach tak. Widziałaś Working Moms? Pewnie. Cudowne. Bardzo lubię, ja świetny, ale kanadyjski. Tak, to prawda, jeszcze to jest prawda. Specyfika Kanady. Tak. No i te laktatory tam są cały czas. I jedziesz z laktatorem po prostu, wiesz, w korku, w pracy, no... A wiesz, pamiętam taką sytuację, taki post na Instagramie jednej z polskich celebrytek, chyba właśnie tej perfekcyjnej pani domu swoją drogą, która wrzuciła zdjęcie, mając małe dziecko, że gdzieś tam już jakby jest sobie na mieście, wychodzi
i jakaś matka napisała, jak kobieta mająca dwumiesięczne dziecko może zostawić je w domu? Która kobieta mająca dwumiesięczne dziecko może zostawić je w domu? Na co Małgorzata Rozenek odpisuje, każda, która ma laktator. No właśnie, wiesz, a może ta rzeczywistość naprawdę się zmienia, no. A może nie tylko każda, która ma laktator, tylko w ogóle każda. Kropka. Każda, która ma na to ochotę, każda, która potrzebuje przewietrzyć głowę, każda, która ma dość siedzenia w domu, każda, która, no po prostu każda. Mhm. Bo jakby, wiesz, ale to też jest tak, że my sobie to nawzajem robimy. Zauważ, że widzisz, pewnie komentarze tam, no... Kobiety na pewno też dużo komentowały i gęsto, tak? Bo sama powiedziałaś, że skomentowała to inna kobieta. Oczywiście, tak. Więc jeżeli mamy mówić o jakichś oddolnych, wiesz, ja bym sobie, naprawdę myślałam sobie, za dwa dni jest Dzień Matki. Strasznie ważny dla mnie dzień, ja jestem matką, kocham moją mamę bardzo, która jest wspaniałą mamą. I razem z Martą Frey zostałyśmy zaproszone do wspólnego webinaru właśnie na temat tabu babek i mamy do pogadania. Przez Fundację Rodzić po ludzku, która uważam, że robi wspaniałą robotę w Polsce. Tak? Taką bardzo konkretną i mega, mega potrzebną. Ważną. No właśnie. I no, wydaje mi się, że właśnie zakomunikowanie tego, że w ten Dzień Matki może oprócz kwiatów możemy sobie po prostu powiedzieć coś dobrego, a nie oceniać. Po prostu, sobie nawzajem. Jak to była ogólnopolska akcja, żeby każda mama powiedziała drugiej mamie, co robi dobrze. Jedną rzecz. Każdy to znajdzie. To by było wspaniałe. No i do tego zachęcasz właśnie tutaj. I to jest to, co mnie tak urzekło w twojej książce. To przesuwasz tak ten zegarek w moją stronę, żeby mi coś zasugerować, tak? Że już za długo ja kończ, tak Natalia. Ja tak powiedziałam na godzinę. Jak u terapeuty. No właśnie. Coś to oznacza. Niech długo się położę na kozetce i będę ci dalej opowiadała o moich trudnych początkach macierzyństwa. Tak jak powiedziałam, żałuję, że nie miałam tej książki, kiedy w nie wchodziłam. Może jeżeli zdecyduję się na nie po raz drugi, to bardzo mi pomoże, bo ona jest trochę jak taka dobra przyjaciółka, wiesz? Naprawdę. Bardzo mi miło. Ty jesteś też bardzo fajną, taką żywiołową, charyzmatyczną osobą, co ci powiedziałam już, nie kadzę ci, bo powiedziałam ci to, jak tylko cię zobaczyłam. I to zdjęcie, które zamieściłaś tutaj, jest takie, taka właśnie taka ciepła mama, taka wiesz, taka, do której można się przytulić. A jesteś po prostu babką pełną wigoru, energii, która mam wrażenie, że chce zmieniać świat. Ale wiesz, bo w tym jest właśnie ta ambiwalencja. Tak, to był ten moment. Wiesz, ostatnio jak byłam na rozmowie z Elisabeth Badinter, to ona powiedziała coś strasznie ważnego. Macierzyństwo jest ciągłą próbą regulowania odległości. To brzmi trochę enigmatycznie, ale myślę, że każda mama to rozumie. Blisko, daleko. Bliżej, dalej. Bardzo daleko, bardzo blisko. Za blisko, za daleko. Każda z nas próbuje regulować tą odległość od dziecka. I to jest w ogóle istota tego, żeby, tak myślę sobie, ale wiem to za późno, no, czy za późno, nie wiem, no późno, może Józiu ma 9 lat, że istotą macierzyństwa jest ambiwalencja. Po prostu, że to jest i daleko, i blisko, że po prostu można być właściwie jednocześnie w jednym i w drugim momencie, tak? Że można zarówno mierzyć temperaturę, bo taki jest nasz obowiązek, jeżeli akurat wtedy opiekujemy się dzieckiem, i jednocześnie myśleć sobie, Jezu, jak ja nie chcę tutaj być. Jak ja chcę być w innym miejscu, bo mam tego dość. I to jest okej. Okay. Mówisz to głośno i dajesz do tego prawo, chociaż to brzmi dziwnie, dawać prawo do odczuwania w taki sposób, ale to jest bardzo ważne i naprawdę super jest przeczytać o tym, że też inne kobiety cały czas czują się winne i czują się najgorszymi matkami na świecie, same przed sobą i że to poczucie winy właśnie jest tak bardzo wpisane w to macierzyństwo i taka ta możliwość odpuszczenia bez poczucia winy, no to jest to wszystko, co nazywam właśnie takim objęciem przez przyjaciółkę. Ja tak się czułam to czytając i myślę, że Państwo też się tak poczujecie, dlatego bardzo, bardzo, bardzo polecam. I oddaję Ciebie publiczności. Bardzo Ci dziękuję, Natalia. Ja Ci bardzo dziękuję. I dziękuję Państwu. Jestem pewna, że są pytania do Ani, bo naprawdę te historie są fascynujące. I wiem, że jest tutaj dużo Twoich bliskich. To co? Sami bliscy. Sami bliscy, wspaniale. To co, porozmawiamy teraz wszyscy razem? Przerwa? Ma pan rację, tyle już Anię wymęczyłam, opowiedziałam. Ale może ktoś ma jakieś pytanie. O, super! Czy mikrofon? O, dobrze.
teraz się zestresowałam. Ja mam pytanie, bo wspomniałaś o tych rozwiązaniach systemowych i zastanawiam się, które z tych, które są we Francji, mogłabyś rekomendować jako do aplikowania w Polsce, też uwzględniając jakby kontekst i to, co jest realne do przeprowadzenia. I zastanawiam się, które inne rozwiązania systemowe z innych krajów, które, bo rozumiem, że chodzi o takie bardziej opiekuńcze, z polityką opiekuńczą kraje, twoim zdaniem przydałyby się matkom albo w ogóle rodzicom? No, takim rozwiązaniem, które wydawało mi się i chyba wydaje się, że ono działa po prostu, jest w Islandii podział urlopu rodzicielskiego, który jest obowiązkowy dla obydwojga rodziców. I mężczyzna, czy druga osoba zajmująca się dzieckiem, jeżeli z niego nie skorzysta, to on po prostu przepada. To nie jest tak, że matka może być 12 miesięcy, tylko po prostu jest 6 i 6 miesięcy i to jest do podziału. I albo... A tego nie wiem, to jest dobre pytanie, jak to jest. I to jest tak, no nie wiem, jak to jest, czy wtedy matka, czy wtedy osoba opiekująca się dzieckiem ma na przykład więcej tego czasu. Tego nie wiem, ale na pewno jest tak, że wydaje mi się, że takie, znaczy to widać w krajach skandynawskich, że takie rozwiązania systemowe zmieniają mentalność. Po prostu. Jak ludzie są, no bo w Japonii jest tak, że no urlop tacierzyński jest najdłuższy na świecie. Rok, trwa rok, płatny urlop macierzyński, ale korzysta z niego tylko 6% mężczyzn, bo się tego wstydzą, bo uważają, że to zajmowanie się dzieckiem to jest, to nie jest coś, co może, nie wiem, ostatnio był jakiś polityk właśnie japoński, wziął urlop na 2 tygodnie, zaznaczając, że bierze ze sobą komputer, czy urlop tacierzyński, na pewno. I oczywiście no, prawica to wykorzystała, mówiąc, że no jak? Jak może nam rządzić taki człowiek, który na 2 tygodnie się zwalnia i idzie się zająć dzieckiem? Bo to nie jest wartość. I to straszna szkoda. Bo uważam, że jeżeli ten człowiek, znaczy ja z takiego mojego punktu widzenia myślę sobie, że jeżeli on umie się zająć dobrze drugim człowiekiem, no czy to nie jest symbol zarządzania krajem w sumie? Mógłby być, nie? Więc to na pewno. Na Islandii też jest fajna rzecz, że w wielu, no nie wiem czy w Polsce, może w prywatnych szpitalach, ale na Islandii w państwowych szpitalach są pokoje wspólne dla rodziców z dużym łóżkiem, czego mi na przykład strasznie brakowało, bo mój mąż tam ledwo po prostu spadał z krzesła, nie? Bo nie można było. Pamiętam, jak o tym piszesz, wydaje mi się, poprawcie mi Państwo, jeżeli się mylę, że chyba takich dużych łóżek dla obojga rodziców nie ma, natomiast są te pokoje rodzinne, okay. Prawda? Tak. No tak, ale one są pewnie dodatkowo płatne i tak dalej. No i tak, no właśnie. Wiadomo. No a tutaj rzeczywiście to jest po prostu dostępne. Nie, dla przepraszam, wszystkich. Że nie, tak? Nie są. A. Aha, okej, okay, okej. Okay. Czyli niekoniecznie są dodatkowe. No więc tu akurat myślałam tak, no kraje skandynawskie z mojego punktu widzenia, oczywiście, gdybym ja kolejny raz rodziła, to tak sobie myślę, że fajnie by było rodzić właśnie w krajach skandynawskich. I też dlatego, że i tutaj może, i to też w sumie mogłoby być pomyślane jako systemowe rozwiązanie, bo to jest sposób komunikacji się z rodzicami, który też może być rządowy, tak? Sposób komunikacji, który ci nie mówi musisz. Albo powinnaś, tylko sugerujemy, że albo możesz wziąć pod uwagę to i to i sama podjąć decyzję. Wydaje mi się tu nawet na poziomie językowym to jest strasznie ważne, żeby nie straszyć, bo to nie jest straszne. Właśnie też zastanawiam, no bo te rozwiązania jakby są, wiemy o nich i co twoim zdaniem powoduje, że tak trudno jakby matką się skonsolidować, które są przecież super siłą polityczną, nie? Generalnie no, głosują, jest ich tam całkiem sporo, kobiet jest 51% w polskim społeczeństwie i tak dalej, więc jakby potencjał jest. Czy te podziały też pomiędzy kobietami i ich potrzebami są tak duże, że tego nie da się jakby wypracować tego wspólnego głosu jakby politycznego i tego żądania co do społecznej zmiany systemowej, no bo właśnie ja też jestem daleka od narracji obarczania jakby odpowiedzialnością indywidualne osoby za to, jak jest i kręgi kobiece są super, ale nie na tym to polega i mamy w sumie sporo narzędzi do tego, żeby tą zmianę społeczną przeprowadzić, a jednak to się nie dzieje i nie wiem. Wiesz co, ja nie mam dokładnie odpowiedzi na to pytanie, ale zgadywałabym, że to też jest chyba związane z tym, że po pierwsze, może nie po pierwsze, znaczy jedna rzecz taka mi przyszła do głowy, że jednak, wiesz, w Polsce bardzo, z tego co ja obserwuję, to są oczywiście moje obserwacje, nie? Ale że bardzo kobiety się trzymają tych domowych ról,
I ja też, tak jak powiedziałam wcześniej, ja mam pełne zrozumienie tego, bo czasem nie ma do czego innego iść, tak? I jakby, jeżeli to jest naszą specjalizacją od pokoleń, to bardzo ciężko to odpuścić, dlatego no, polskie kobiety często są postrzegane jako kontrolujące, które nie odpuszczają, które każą dziecku założyć czapkę i się obrażają, jak nie ma bucików, jak nie ma tego, siamtego, a mąż w ogóle jest beznadziejny, bo wysłał dziecko do w piżamie do szkoły. Kurde, trudno, no. Tak? Myślę sobie, że to, że my się tak trochę karmimy, tak? Tym, ja to też mówię my, bo ja tego samego doświadczam, tak? Jakby, że czasem właśnie nie odpuszczam i zastanawiam się, czy to nie jest trochę to. Że wiesz, żeby stwierdzić, że może przyjdzie, czy lepsza byłaby zmiana, no to też trzeba by trochę odpuścić, nie? A to jest chyba strasznie trudne, bo może też nie wszystkie kobiety się z tym zgadzają, na pewno tak nie jest. Mi się wydaje, jeśli mogę coś od siebie dodać, tak jak to właśnie obserwuję na tych placach zabaw, bo to jest taka soczewka, no, naprawdę, że to jest chyba kwestia czasu w jakimś sensie, że to się wydarzy, bo te czapeczki, to wszystko, o czym ty mówisz, to mam wrażenie, że to starsze pokolenie. To robi moja matka, to robiła jej matka, ale już właśnie tak dziewczyny po 30, około 40 mają ten luz. Chyba, że to jest bańka, tak? Chyba, że nie wiem, jestem tutaj sobie panią z Warszawy i obserwuję warszawskie place zabaw. Ale jeżeli nie, no to byłabym optymistyczniej. A może też po prostu mężczyźni zaczęło to walczyć, tak? Że jakby też im się należy opieka, że oni też chcą się opiekować, że oni też chcą być z dziećmi, że to jest coś fajnego, że to jest coś, czym właśnie i dzięki temu my możemy, będziemy mogły trochę więcej odpuścić. Tak? Może to pokolenie właśnie młodych chłopców, którzy będą wiedzieli, że opieka jest wartością. Bo są wychowywani w tej czułości, właśnie, prawda? Tak, dokładnie. No, mam taką nadzieję, no, natomiast to też jest kwestia modelu w domu. Tak? No wiesz, mój mąż ostatnio ochrzanił Józka, mówiąc: Józiu, no po prostu jak nie będziesz jakiś cię facet, jak nie umiesz opierać ziemniaków. No. To było strasznie ważne. Tak, 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 tak. Tak. Zmian systemowych, tylko chciałam dodać, że od kwietnia w Polsce ten urlop tacierzyński, jak rozumiem, też obowiązuje w wymiarze 9 tygodni. On przypada, jeśli ojciec się na to nie zdecyduje. Oczywiście tam jest parę pułapek pod tytułem, że ten urlop może zostać wykorzystany w czasie urlopu macierzyńskiego, co rodzi zagrożenie, że po prostu ojciec będzie cały czas pełnił taką funkcję raczej pomocniczą. Ale gdzieś tam ta zmiana się już dzieje, bo ona się dzieje też na poziomie unijnym. Rzeczywiście gdzieś tam z tej Skandynawii takie pierwsze zwiastuny do nas też przychodzą, więc to nie jest... No tak, pytanie właśnie tak, znaczy to jest super, ja o tym nie wiedziałam i rzeczywiście jest fajnie, że o tym mówisz. Pytanie właśnie, ile ojców będzie rzeczywiście z tego korzystało, tak? I będzie prawdziwą pomocą. No. Płatne 70%, czy pomocą, w przypadku właśnie, pensji ojca cały czas jest jakąś barierą. No wiesz, bo to się, słuchajcie, bo jest, to się też bardzo łączy z tym, że jednak wciąż mężczyźni zarabiają więcej. No we Francji ta różnica jest zdecydowanie większa niż w Polsce, to jest zaskakujące, ale we Francji, no... To też tak jest, że no w pandemii było to widać bardzo. Kto rezygnował z pracy? No oczywiście. Kobiety. A jak dziecko zachoruje, to kto rezygnuje z pracy? No, ja. No właśnie. I ja też. A potem po nocy notatki w pani książce. Tak. Jasne. Harówka mentalna. Tak, ale naprawdę, znaczy słyszałam o tym oczywiście, co pani mówi, o tym urlopie tacierzyńskim i na przykład moi koledzy, ojcowie, w tamtym momencie przyszli ojcowie, byli bardzo szczęśliwi z tego powodu. Także myślę, że ten model ojcostwa bardzo się zmienia, no bo a twój syn, a nasi synowie, wiesz, jakby wychowywani właśnie w tej czułości, w takiej tej nowej, nie wiem jak to powiedzieć, nowym podejściu do człowieka, do dziecka, no to już w ogóle. Znaczy, no, nie wiem, ja nie jestem wcale optymistką z nie, usposobienia. Ja Ale jakoś widzę nie, to. Nie, bo my ciągle zataczamy kręgi, nie? Ale może coś się zmieni, no. Mam nadzieję. Ja też. Ja, że jesienią coś się zmieni, też mam nadzieję. Aniu, a ja ci chciałam podziękować za tą książkę. Ja nie jestem mamą. Niestety mamą nie mogę być. Ale dzięki tej książce potrafię do moich koleżanek, które są mamami, powiedzieć: kurde, stara, robisz kawał dobrej roboty. Jestem też w stanie zrozumieć, wydaje mi się, że każdy, kto przeczyta tą książkę, w świecie, kiedy mamy teraz to multikulti, docenić każdą kobietę i zrozumieć też jej macierzyństwo, jeżeli pochodzi z jakiejś innej kultury, z innego regionu świata. Wielkie dzięki. To ja dziękuję.
Aniu, a ja cię chciałam zapytać o to, czy trochę nawiązując do tego wątku, który się pojawił przed chwilą, czyli ojców na placach zabaw. Ja też to z wielką radością obserwuję nie tylko na placach zabaw, ale obserwuję, że ojcowie w szkole i w przedszkolu moich dzieci po prostu są, tak? Ja mogę na przykład z nimi umówić to, czy dziecko pójdzie na nocowankę nie tylko z mamą, kto zabiera, co będzie jadło. Teraz nawet zostawiłam moje dziecko młodsze pod opieką zaprzyjaźnionego ojca, bo mama jest w pracy razem z jego dziećmi. Natomiast takim naprawdę przyjemnym szokiem było dla mnie, jak w zeszłym roku pojechałam na reportaż o kole gospodyń wiejskich gdzieś w popegeerowskiej wsi na Mazurach, to koło założyły fantastyczne 30-latki, świetne dziewczyny, które robią tam super rzeczy, walczą z przemocą, no ale mają w związku z tym bardzo dużo zajęć, bo każda z nich ma pracę zawodową, przynajmniej dwójkę, a jedna ma trójkę małych dzieci w wieku lat tam od 3 do 10. No i co się okazuje, że ich mężowie, jeden z nich jest sołtysem tam we wsi, oni po prostu przejmują tą opiekę. I nawet w takiej osobistej rozmowie gdzieś tam po drinku, przy festynie, trochę zaczęli się na to uskarżać, ale prawda jest taka, że to się dzieje, że oni sami mówią, wracam, nie ma żony, trzeba zrobić obiad, trzeba odebrać dzieci, trzeba się nimi zająć, wymyśleć im jakąś zabawę i to się po prostu dzieje. Oni się tymi dziećmi zajmują, więc to schodzi, nie chcę mówić pod strzechy, ale chodzi o to, że to nie jest tak, że to jest tylko moja bańka, nasza bańka, tylko że to się dzieje. A gdzie to było? Słuchaj, to było we wsi pod Oleckiem. Zresztą bardzo to jest fajne sołectwo, to Oleckie, i tam jest dużo fajnie działających kobiet i mężczyzn też. No, myślę, że to może się zadziać w takich miejscach szybciej, bo też nie ma szans na płatną opiekę, tak? Czyli nie można tego zrzucić na drugą kobietę, której się płaci. No, bo ja też o tym piszę, tak? O matkach z Filipin, które przyjeżdżają na przykład do Stanów, czy do opiekować się dziećmi na Manhattanie, czy właśnie w Paryżu, czy gdziekolwiek. No porzucając właśnie, bo one robią to właściwie dla dzieci, to znaczy, żeby zapłacić za edukację swoich dzieci. Natomiast bardzo często tych dzieci później już w ogóle nie widzą, nigdy w życiu. Dramatyczne to jest. No właśnie i to jest taki, wiesz, trochę łańcuszek kolejnych mam, a tutaj mówisz o tym właśnie, że to ojcowie przejmują tę rolę. Tak, ale właśnie chciałam cię o to zapytać, bo wiadomo, tak, że w Skandynawii tak, ale gdzie na podstawie tych rozmów, gdzie możesz powiedzieć, że, to, że pojawia się to rodzicielstwo, nie tylko macierzyństwo? To jest strasznie trudny temat, bo tak szczerze, to w niewielu miejscach. Naprawdę, to nie jest, to nie jest coś, no podałam tutaj przykład Japonii, tak, gdzie właśnie ten urlop tacierzyński jest, ale korzysta z niego bardzo mało mężczyzn i tak w zasadzie jest w większości krajów. Albo tego urlopu nie ma w ogóle, bo w ogóle matki nie mają. No więc, no szczerze to... Wiesz, albo to się nie pojawiało w narracjach matek, bo one były tak zajęte swoim macierzyństwem i jakby swoimi troskami, że nie potrafiły opowiedzieć, jak to jest. Ale wręcz powiem ci, że część mam, na przykład w Meksyku czy w krajach latynoskich, gdzie akurat jest wysoki procent w ogóle samodzielnych mam, bo one są często porzucane przez partnerów albo w czasie ciąży, albo zaraz po, to one... Właśnie nawet mówiły mi, ale po co w ogóle, znaczy to ja tutaj zarządzam, facet może sobie później zarządzić, ale ja teraz te pierwsze lata chcę się zająć dzieckiem. To też są takie kontrowersyjne tezy z osób, z którymi też rozmawiałam, którzy mówili, że właśnie te pierwsze lata powinny należeć do matki, a później może się ewentualnie włączyć ojciec, tak było w wielu plemionach i jest dalej. To jest ciekawe, to jest, można zawsze poddać dyskusję, jak ja mojego syna zapytałam o to, mówię, Jusiu, a słuchaj, ile twoim zdaniem powinien trwać urlop tacierzyński? Bo właśnie jak pisałam, to tak z ciekawości go zapytałam. I on chyba nie zrozumiał do końca mojego pytania, ale powiedział mi, ja uważam, że mama powinna mieć urlop macierzyński od 0 do 7 lat, a potem wszystkim powinien zajmować się tata. Ale to jest super ciekawe. No nie? On, to jest coś, co on powiedział bardzo spontanicznie, że to jest, to tak by mu pasowało. No właśnie. No, w wielu plemionach rzeczywiście tak jest, że do tego 7 roku życia jest mama, natomiast później mama naprawdę się wyłącza. To znaczy mama już puszcza i zresztą Józiu mówi, mamo, bo ty jesteś taką poduszeczką, a już poduszeczki nie potrzebuję. No. Prawda. Chciałam powiedzieć właśnie na ten temat. Chciałam ci, Aniu, bardzo podziękować za tę książkę i też podzielić wasz optymizm dotyczący zmiany
którą obserwujemy, zmiany zaangażowania ojców, ale tego zaangażowania by pewnie nie było, gdyby też nie zmiana w jakimś odbiorze społecznym. Ja jestem matką trójki dzieci od nastolatka do przedszkolaka i kiedy mój mąż po raz pierwszy brał urlop tacierzyński, pracodawca zrobił wielkie oczy i powiedział, że chyba zwariował, jak to on bierze urlop tacierzyński, to 2 tygodnie. Mhm. Za drugim razem pracodawca zapytał się, czy bierze urlop tacierzyński, a za trzecim to już było tak normalne, że pracodawca zapytał, kiedy bierze urlop tacierzyński. Czyli ta zmiana jakby jest możliwa, jeśli będzie zmiana systemowa. A myślisz, że ona dotyczy Warszawy tylko, czy to jest rzeczywiście coś, co się dzieje wszędzie? Ale obserwuję ją tutaj, nie wiem jak jest w całym kraju, ale zaangażowanie widać wszędzie, więc myślę, że ta przychylność pracodawców też jest bardzo, bardzo ważna. Ale Ania, nie, no masz rację, oczywiście, że gdybyśmy nie musiały iść do pracy, no właśnie. Bardzo dużo zmian społecznych dzieje się w momentach wielkich kryzysów. Wszelka emancypacja kobiet wynika zazwyczaj na przykład z takich przełomów typu wojna, typu już po prostu nie da rady inaczej, więc dobra dziewczyny, wiecie co, to jednak trochę wam pozwolimy. Więc jesteśmy beneficjentkami czasami zupełnie nieoczywistych zdarzeń i myślę, że te zmiany, które teraz obserwujemy, bardzo powolne jednak uważam, bardzo powolne. No one też wynikają z tego, że zmienił się rynek pracy, że nie pracujemy już w kopalniach, że siła fizyczna nie jest czymś tak priorytetowym jak na rynku pracy jakiś czas temu. No i że to po prostu z tego wynika. I te uwarunkowania wydaje mi się bardzo często po prostu powodują, że nie mamy wyjścia. No, ja na przykład miałam taką sytuację w moim domu, że w pewnym momencie ja zaczęłam zarabiać więcej niż mój mąż i jakby w naturalny sposób pewne rzeczy po prostu dokonały się różne takie shifts. No bo po prostu tak było, to było oczywiste, że jak one chorują, to on nie idzie do pracy. No po prostu wymusiła to sytuacja i nawet tego nie trzeba było dyskutować. No po prostu tak się zdarzyło. No i myślę, że rzeczywiście świetnie, że o tym rozmawiamy, ale bez zmian systemowych, bez tego, że będziemy zarabiały tyle samo co oni i że po prostu no nie trzeba będzie podejmować tej decyzji, kto ściboli w domu po prostu, a kto idzie do roboty, no to o to chodzi po prostu. No właśnie, nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze, dziękuję. Tak, no, że właśnie że to, co Ania mówisz, nie, że nie przez przypadek, ja jak dostałam to pytanie, to tak zaczęłam zastanawiać się, kurczę, która mama mi tak mówiła o takim rzeczywiście systemowym zaangażowaniu ojców, ale rzeczywiście oprócz tych krajów skandynawskich, gdzie to zostało wymuszone i też została, no właśnie, spowodowana zmiana tym, że kobiety zaczęły więcej zarabiać, w związku z tym no, to siłą rzeczy się zmienia, tak jak mówisz, to jest chyba jedyna opcja. Ja mam pytanie trochę do publiczności, albo części publiczności, którą ja identyfikuję jako męską. Nie wiem, czy panowie się tak identyfikują, ale zadałabym pytanie, bo jest was troje, z tego, co ja was tutaj naliczyłam, trzech mężczyzn. I zastanawiam się, jaka była wasza motywacja, dlaczego tu przyszliście. Znaczy, to domyślę, jest to też pytanie, dlaczego jest was tak mało, ale może to wasza motywacja pokaże nam też, jaki sposób narracji was przekonuje do tego, żeby wziąć udział. Nie chcę wymuszać odpowiedzi. A ja jeszcze tylko coś powiem, zanim, bo akurat na dwóch panów, na których patrzę, to ich znam. No właśnie. I wiem, ale nie, to znaczy, chciałam tylko powiedzieć, że to akurat rzeczywiście są bardzo zaangażowani ojcowie, jeden i drugi. Więc no, ale oczywiście chętnie oddam im głos i chętnie Łukasz, zaangażowany ojcze. Ja się cieszę, że to się nagrało, że jest nastroje. Jest też na sali jedno dziecko. Jest jedno dziecko, Pola, to kobiety. Ja na to zwróciłem uwagę i to nie jest dobra wiadomość, moim zdaniem, że jest nas tak mało tutaj. Temat jest ważny, ciekawy i mam nadzieję, że dobrze rokujący, że te zmiany będą następować. No ja trzymam kciuki za mężczyzn, żeby przy kolejnej premierze książki na ten temat było ich więcej tutaj. Bo wiecie co, tak rozmawiałyśmy o tym, że te tematy nie są nigdy na pierwszych stronach, bo wiecie czemu tak jest chyba, bo my w ogóle macierzyństwo często w Polsce traktujemy jak lifestyle.
To jest wszystko w sekcji lifestyle. Patrzę na redaktor naczelną Wysokich Obcasów, ale nie u was, ale chodzi mi też o to na przykład, że kocham was, Wysokie Obcasy, kocham was. Tylko kurczę, zawsze, od zawsze mam problem z tym, że wiesz, jak robi ktoś ze mną wywiad, na przykład czasami do gazety, bo wydam jakąś książkę albo coś tam To do Wysokich Obcasów. To jest pytanie, ale czy do głównego grzbietu, czy do obcasów? Czy to jest uniwersalny temat, czy to jest jednak dla kobiet? I to mnie zawsze tak strasznie denerwuje, bo po prostu kocham was, naprawdę. Tylko, że czemu, czy wiecie, o czym ja mówię? Czy ja już tak mówię, no, że nie wiadomo? No właśnie. Czy ja mogę coś powiedzieć? Przepraszam już bardzo. Nie zabieram głosu. Pani Aniu, że znaczy w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała, bo ja znaczy tutaj chciałam wyznać miłość przede wszystkim Wysokim Obcasom, także wyznaję, które czytam odkąd miałam 15 lat, a mam 38 od wczoraj. Ja nie uważam tego za pismo kobiece. W sensie mój mąż czyta Wysokie. Ja rozumiem o co chodzi, Tylko na przykład tam szukam co noc, jak już moje dziecko zaśnie, czyli około 12 w nocy i mam ten moment, że mogę sobie poskrolować, tam czytam wszystkich informacji na temat, znaczy tam szukam informacji na temat tego, z czym się mierzą matki, jak teraz żyją matki. Tam też dowiedziałam się o tobie. Dlatego jeszcze raz kocham was, Wysokie Obcasy. Słuchajcie, a ja chciałam się podzielić jedną myślą, jeśli mogę. Bo ja myślę sobie, że problem polega trochę w definiowaniu, czym macierzyństwo jest. My mamy takie stereotypowe patrzenie, że macierzyństwo to jest rola społeczna i wtedy mężczyźni się od tego po prostu dystansują. Natomiast jeżeli spojrzeć na macierzyństwo jako na relację, którą budujemy z dzieckiem, no to wtedy mężczyźni są też do tego zaproszeni, tak? To znaczy po prostu, że macierzyństwo, czy też właśnie rodzicielstwo, to jest po prostu relacja z nowym człowiekiem, którą od samego początku budujemy, a nie tylko rola społeczna. I dużo o tym mówi na przykład Justyna Dąbrowska, ale wydaje mi się, że to jest taki shift mentalny, który warto po prostu zrobić, myśląc o tym, o tej relacji właśnie inkluzywnie, tak? To znaczy, żeby mężczyzn do tego po prostu zapraszać też w dyskursie na ten temat. Tak, ale też myślę, że a propos tych pierwszych stron gazet, o czym Ania mówiłaś, że na przykład zmiana we Francji nastąpiła w momencie, kiedy rok temu na pierwszej stronie Le Monde pojawił się artykuł o tym, że penetracja jest passé. Tak, ale nikt ich nie daje na pierwsze strony, tak. No bo kogo obchodzi po prostu to, że penetracja jest passé, no. To obchodzi sekcję kobiety, no. No właśnie. No więc ja jeszcze sobie o jednej rzeczy myślę, że wiesz, Ania, jaka jeszcze byłaby konsekwencja tego, że mówiliśmy wcześniej o nacinaniu krocza. Gdyby ginekolog przeczytał to, bo on czyta pierwszą stronę gazety, tak, gdyby on to przeczytał i miał do tego dostęp i by jakby wiedział, że to jest ważna treść, tak samo ważna jak każda inna, to by się może 4 razy zastanowił, co on będzie wyprawiał w swoim gabinecie, tak? Tak myślę, taką mam nadzieję. Ale ty myślisz, no, że oni nie wiedzą? Myślę, że mogą nie mieć dostępu, nie wiesz. Nie wiem, znaczy... Dla mnie właśnie wiedzą, najgorsze jest to, że jeżeli wiedzą. Ale myślę, że mogą nie wiedzieć. Myślę, że mogą nie mieć dostępu do pewnych treści, nie słyszeć nas. Ale ja mam taką wiarę w człowieka, że nie, że słyszy i nic nie robi, tylko że po prostu nie słyszy, no. No tak, pytanie, no tak, ale gdzie to jest później komunikowane, nie? Jakby jakie treści na temat WHO, czy karmienia piersią, czy one są komunikowane, wiesz, no to jest pytanie, ja nie wiem tego. W jakich kanałach, tak? No. Tak. Ale to może taki temat, że w Europie okaleczamy praktycznie każdą kobietę, która rodzi po raz pierwszy. To jest dobry temat dla Wyborczej, na przykład na Jedynkę. Fajnie by było, tylko delikatnie wiesz, sugeruję. No jeżeli uznamy nacięcie krocza za okaleczanie rzędu obrzezania kobiet, a twoja Chantal Birman tak uważa. Ona tak uważa, no wiesz, no jest to jej zdanie dość kontrowersyjne i traktowane różnie mocne przez lekarzy, nie? Oczywiście. Natomiast no na pewno
to jest temat reportersko, macierzyństwo jest, rodzicielstwo jest tematem reportersko zaniedbanym. Aniu, to bardzo szkoda, nie? Mogę, zostając przy tym, o czym mówisz, zadać pytanie takie dla ciebie jako autorki książki o mamach. Wcześniej zajmowałaś się takimi poważnymi tematami, polityką, rasizmem, kryzysem uchodźczym i nagle piszesz reportaże o mamach. Czy ty jako autorka do tej pory takich poważnych tematów miałaś z tym jakiś taki kłopot, że nagle pewnie schodzisz, no właśnie. Totalny, to znaczy ja, słuchajcie, przez lata traktowałam ten temat jako coś niepoważnego. Ja pisałam do gazety, która się nazywała Nomen Omen we Francji, Parent, u nas odpowiednikiem jest dziecko, czyli tam jest rodzic, jest dziecko, to też ciekawe, nie? Ale ja to bardzo długo uważałam, że co to w ogóle za temat? To nie jest to, że ja napisałam Wrzenie o terrorystach, tak to jest ważne, zamachy, coś tam, a to, co mi zajmowało najwięcej czasu w życiu, bo ja to policzyłam, bo ja lubię liczyć różne rzeczy, macierzyństwo, bycie z Józiem w pewnym momencie mojego życia zajmowało mi dużo więcej czasu niż pisanie reportaży. Więc ja to traktowałam jako coś, tak, no kogo obchodzi po prostu, co się daje dzieciom jeść tam, gdzieś tam. Ale to jest żywicielstwo. No właśnie, ale w sumie przecież my dbamy o drugiego człowieka. Dlaczego to jest mniej ważne? Dlaczego to jest coś właśnie, tak jak Ania powiedziała, czy lifestyle'owego, czy tak, czy coś, co nie dotyczy polityki, ekonomii, a to jakbyśmy nawet popatrzyły na niewidzialny etat. Niewidzialny etat, kobiety na całym świecie generują codziennie 3 razy więcej. Znaczy, gdyby to była płaca odpłatna, to by generowały 3 razy więcej kasy niż branża IT, bo to są, to jest opieka. Więc no, myślę, że ja miałam z tym duży problem, tak. I bardzo się cieszę, że teraz o tym rozmawiamy, dlatego że ja, wiesz, wciąż się trochę tego boję, nie? Że jakby właśnie, że to nie zostanie potraktowane na poważnie. Nie? Boisz się takiej degradacji jako reportera, tak? Że no wiesz, już jestem za stara. To za mocne słowo, ale że... Nie, no jestem, nie jestem za stara chyba, żeby tak myśleć. Nie? Myślę sobie, że mam 40 lat prawie. Wiem, że to jest książka ważna i nie dlatego, że ona jest przeze mnie napisana, tylko dlatego, że ten głos, który tam padł, tych kobiet, to są rzeczy, o których ja nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że one są ważne, bo wpływają na nasze życie, zdrowie, na to, jak my się czujemy. Czy my jesteśmy w ogóle w stanie pracować, bo na przykład mamy depresję poporodową. To są rzeczy ważne. To są rzeczy realnie ważne i ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że te kobiety się z tym podzieliły, że ja teraz mogę się dzielić tym dalej, bo to jest zaniedbany temat, bo o terrorystach oczywiście jestem, bardzo lubię moją książkę Wrzenie. Ciężko to w ogóle porównywać, byłam oczywiście na innym etapie życia i tak dalej, nie? Ale wydaje mi się, że to jest paradoksalnie właśnie, co można jeszcze powiedzieć o macierzyństwie, w kółko o tym się gada. A ja odkryłam tutaj tyle tematów, że mogłabym 10 książek napisać, które są tak niezadbane w sensie reporterskim. Oczywiście, że to się pojawia na Instagramie, rolki, srolki, coś tam, super. Ale to się nie pojawia jako pogłębiony temat. To jest wciąż niezbadane. To samo dotyczy kobiecej seksualności, naszej anatomii. Znaczy, ja się z tobą absolutnie zgadzam, bo myślę też, że tutaj siedzimy dzisiaj obok siebie nieprzypadkowo, jako że nasz podcast tak mamy. Właśnie tu też wszystkie te tematy porusza i porusza je dlatego, że poczułyśmy, jak bardzo są to tematy zaniedbane. No tak. Tym bardziej jakby doceniam i dziękuję ci za tą książkę. No tak jak mówisz, no tak mamy, tak? Tak mamy, powiedzmy o tym. Więc wreszcie. Mamy do pogadania. Dokładnie. Ha, dobra puenta. Dobra. Dało mi się, dziękujemy.